Salvette Assassini, w końcu po tak długim czasie przedstawię wam historię ostatniego Medjaya i jednego z pierwszych ukrytych. Bajeka z Siły. Zapraszam. Bajek urodził się 85 roku przed naszą erą w Siłie, na terenie dzisiejszego Egiptu. Jego rodzicami była kobieta Ahmos, która trudziła się pracą w polu, oraz ojciec Sabu, będący jednym z Medjajów. Kiedy był jeszcze małym dzieckiem, grupa bandytów na czele z niejakim Menną zaatakowała jego dom. Rodzice obronili domostwo oraz młodego Bajeka, zabijając większość bandytów, lecz Menna zdążył uciec. W czasie swojego dzieciństwa poznał dużo ludzi, a oto kilku z nich. Hebzefa, który stał się Medjajem i był najlepszym przyjacielem Bajeka, nubijska dziewczyna, która uczyła Bajeka polować na zwierzęta o imieniu Kensa, kapłan bogini Sekhmet o imieniu Menehet oraz Senefer, z którym Bajek często się ścigał konno. W wieku 15 lat rodzina nadal mieszkała w Siłie. Bajek poznał wtedy grecką dziewczynę Ajes Aleksandrii, z którą był w związku. Ojciec chłopaka nie pochwalał tego, jako iż Aja chciała mieszkać w Aleksandrii, zaś ojciec chciał wyszkolić swego syna na Medjaya. Niedługo do Sabu przybył posłaniec z wiadomością. Po spotkaniu z posłańcem Sabu rozmówił się z uzdrowicielką Rabią, a następnie postanowił opuścić Siłę dla bezpieczeństwa innych. Bajek postanowił odnaleźć ojca, rozmówił się ze swoją matką oraz Rabią i wyruszył w podróż. Wpierw udał się do miasta Zafty, aby odnaleźć posłańca. Poznał tam chłopaka o imieniu Tuta, który wprowadził chłopaka w pułapkę i ukradł mu torbę. Bajek gonił chłopaka przez miasto, lecz wkrótce wpadł na ojca Tuty, Paneba, alkoholika, który zaczął go dusić. W ostatniej chwili nastolatka uratowała Aja, która go śledziła od momentu wyruszenia z domu. Cała trójka wraz z bojącym się ojca Tutą uciekła do Teb. Tam spotkali Kensę oraz jej dwóch członków rodziny, Seri i Neka. Wkrótce Bajek dowiedział się, że Menna przebywa w okolicach Teb. Wszyscy postanowili odnaleźć mężczyznę i go zabić. To się ostatecznie udało i mężczyzna zginął w wypadku Rydwanu. Wkrótce Kensa otrzymała wiadomość o tym, że Sabu jest przetrzymywany na wyspie Elefantyny. Młodzi ruszyli na ratunek ojcu Bajeka, lecz na miejscu spotkali tylko człowieka, który robił za przynętę. Nagle ujawił się Sabu, ale także i człowiek zwany Bion, który chciał zabić ojca Bajeka. Bion został ranny i uciekł. Minęło kilka lat od tamtych wydarzeń, a ojciec szkolił swojego syna na Medjaya, zaś Bajek dzielił się ową nauką ze swoją ukochaną. Od tamtego czasu Bajek, Sabu oraz Aja wspólnie mieszkali w kilku różnych wioskach, co jakiś czas zmieniając miejsce zamieszkania. Bajek w nieznanym okresie oświadczył się Aji, lecz ta odmówiła mu, gdyż nie chciała życia z Medjajem i marzyła o pracy w Bibliotece Aleksandryjskiej. Około roku 56 przed naszą erą, Aja postanowiła opuścić Bajeka oraz jego ojca. W drodze do Siły została napadnięta przez bandytów, lecz z pomocą Biona uszła z życiem. Niestety wkrótce do miejsca, gdzie Sabu szkolił syna, Aja przez przypadek doprowadziła Biona. Doszło do walki, w której chcąc desperacko ratować syna, Sebu zepchnął go do rzeki, zaś po chwili sam zmarł zabity przez Biona. Nieprzytomnego Bajeka wyłowili ludzie, którzy się nim opiekowali przez 4 dni. Gdy Bajek się przebudził, udał się do Siły. Tam spotkał Aję, która go ostrzegła, że Bion przebywa w wiosce. Kochankowie udali się do matki Bajeka z obawy o jej życie. Bion oczekiwał ich. Doszło do walki, która zakończyła się z powodu zadania śmiertelnych ran napastnikowi przez Ahmos. Ostatnim tchem wyjawił, że to Raja zleciła zadanie zabicia wszystkich Medjajów w Egipcie. Po tych wydarzeniach Bajek i Aja zamieszkali razem w Siłie, a wkrótce narodził się ich syn Khemu. W nieznanym czasie Bajek wyruszył do Aleksandrii, gdzie odnalazł Raję i zabił we własnym domu. Od tamtego czasu Bajek stał się Medjajem, a ludność Siły bardzo go ceniła. Kiedy syn Bajeka podrósł, zaczął go szkolić na Medjaya. W tym samym czasie Bajek udomowił orlicę Senu, z którą łączyła go symbiotyczna więź, przez co mógł widzieć za pomocą jej oczu oraz słyszeć za pomocą jej uszu. W 49 roku przed naszą erą do Siły przybył faraon Ptolemeusz XIII. Wyrocznia Amona zleciła Bajekowi upolowanie koziorożca. Bajek wyruszył na polowanie wraz z synem oraz jego przyjacielem Chenzirą. Chwilę później Bajek kazał wrócić Chenzirze do domu, jakoś jego matka mogła się martwić. Gdy Bajek i Khemu byli sami, odnaleźli stado. Ojciec ustrzelił koziorożca czystym strzałem w serce. Następnie Bajek chciał pokazać synowi, jak może przestać się bać, lecz syn nie wykonał polecenia ojca. Gdy obaj chcieli wracać, usłyszeli głos wołającego o pomoc Chenzirę. Bajek kazał uciekać synowi, a samemu ruszył na ratunek potrzebującemu pomocy chłopcu. W walce zmierzył się z greckimi żołnierzami, lecz szybko został pokonany i ogłuszony. Bajek obudził się ze związanymi rękoma w świątyni Amona. Tam jeden z zamaskowanych mężczyzn kazał mu iść za nim. Gdy mężczyźni znaleźli się pod świątynią, Medjay ujrzał swego syna otoczonego przez czwórkę innych zamaskowanych postaci. Zamaskowani ludzie zażądali otwarcia skarbca za pomocą relikwii, jako iż jest Medjayem i podejrzewali go, że ma potrzebną do tego wiedzę. Ale Bajek nie wiedział nic o skarbcu. Wkrótce do świątyni przybył faraon. Zamaskowane postacie zostawiły ojca i syna, a sami ruszyli na spotkanie z Ptolemeuszem. Khemu ukradł jednemu ze strażników nóż i wręczył go ojcu. Gdy zamaskowani powrócili, Bajek się uwolnił i zaczął walczyć z napastnikami. Kiedy kierował nożem w jednego z oprawców, ten złapał go za dłonie i wcelował nożem w serce Khemu.
Bajek zaczął rozpaczać nad już zmarłym synem i gdy chciał w akcie furii ruszyć na zamaskowanych, został szybko znokautowany. Gdy się ocknął, pochował syna na górze umarłych. Czując się winnym, noc w noc Medżaj miał koszmary, w których walczył z wężem Apopisem. Dodatkowo noc śmierć Khemu, także Senu została zraniona, przez co Bajek rozstał się z nią na jakiś czas. W końcu, po którejś nocy, Bajek zaczął szukać informacji o zamaskowanych postaciach, lecz Aja, będąc nadal w żałobie, go opuściła i wyruszyła do Aleksandrii, gdzie żył jej kuzyn Fanos młodszy. Obowiązki Medżaja i obrońcy miasta przejął jego przyjaciel Hebzefa, przez co Bajek mógł się w pełni skupić na zemście. Dodatkowo Bajek wytatuował sobie na prawym ramieniu nazwy swoich celów, a po każdym zgładzeniu skreślał je. Podczas swojej podróży Bajek spotkał kobietę Tahile, którą ją zainspirował swoją rolą obrońcy, a też wkrótce stała się obrończyną. Nie ludzi, a dzikiej przyrody. Po roku poszukiwań, to jest w roku 38 przed naszą erą, Bajek odkrył tożsamość jednego z zamaskowanych. Był nim nomarcha nomu Sakkara Rudżek, o pseudonimie Czapla. Bajek odnalazł Rudżeka w piramidzie łamanej i tam, stawiając czoło nomarsze, jego żołnierzowi Hypatosowi, zabił go. Medżaj uciekł z piramidy i podczas podróży zemdlał z powodu odniesionych ran po walce z Rudżekiem i jego sługusem. Następnego dnia Bajek obudził się u uzdrowicielki z kamieniołomu Nitria, Nefertari. Kobieta zaopiekowała się mężczyzną i opatrzyła jego rany. Gdy Bajek był w pełni sił, opuścił kopalnię i udał się do Siły. Kilka miesięcy później na obrzeżach miasta, w starych ruinach, Bajek walczył z Hypatosem, który chciał się zemścić za śmierć Rudżeka. Podczas walki siłacz kilka razy uderzył w podłogę, przez co ta się zawaliła, a obaj wojownicy spadli poziom niżej. Jednak nic się im nie stało i po chwili wznowili walkę. Bajek zaproponował rozejm, gdyż nie chciał zabijać Hypatosa. Ten jednak w imię honoru odrzucił ofertę, a zaledwie chwilę później został zabity przez Medżaja. Gdy Bajekowi udało się wydostać z ruin, przy wyjściu spotkał Hebzefę, który walczył z żołnierzami Hypatosa. Po pokonaniu Bajek powrócił z przyjacielem do Siły. Na miejscu mężczyzna został poinformowany o tym, że jeden z zamaskowanych o imieniu Medżunamun, zwany Ibis, urzęduje w tamtejszej świątyni Amona. Bajek chciał wyruszyć, aby zgładzić Ibisa, ale powstrzymała go chwilę, co przybyła Arabia, która po obejrzeniu ran Medżaja poradziła mu, aby odpoczął, aż rany jego się zagoją. Po uzdrowieniu Bajek otrzymał od przyjaciela łuk, a chwilę później przybyła kobieta, która ostrzegła Hebzefę, że żołnierze idą po niego. Obaj mężczyźni schowali się w wysokiej trawie, a następnie Bajek zabił wszystkich żołnierzy po cichu. Następnie Hebzefa poradził przyjacielowi, aby naprawił zbroję oraz zdobył jakiś oręż. Bajek udał się do kowala Benipe, który za małą przysługę wykonał dla Bajeka broń oraz naprawił pancerz. Gdy Bajek wracał do swojego domu, odzyskał hepesz swojego ojca oraz statuetkę orła Khemu. Następnie zaczął pomagać uciśnionemu ludowi Siły. Gdy Bajek zakończył pomagać ludziom, ruszył do świątyni Amona, gdzie tam zabił Ibisa za pomocą jabłka Edenu, które Medżunamun badał. Następnie Bajek wrócił do Hebzefy, aby dowiedzieć się, gdzie przebywa obecnie Aja. Przyjaciel doradził mu, aby udał się do Biblioteki Aleksandryjskiej i poszukał posągu Serapisa. Bajek udał się w podróż przez pustynię. Jakiś czas później Bajek dotarł do świątyni Sekhmet, gdzie pomógł staremu znajomemu, Menechtowi, w kilku sprawach, m.in. w odkrywaniu roli wojownika Sekhmet na potrzeby festiwalu. Gdy Bajek przybył w końcu do Biblioteki Aleksandryjskiej, powitał go Fanos. Kuzyn Aji wyjaśnił jej nieobecność i zaprowadził Bajeka do ogrodu. Tam dzięki ukrytemu przejściu dostał się do kryjówki, w której przebywała Aja. Małżonkowie po gorącym przywitaniu rozmówili się ze sobą. Aja wyjawiła mężowi, że zabiła dwóch zamaskowanych. Akteona oraz Ktesosa. Następnie kobieta pokazała mu królewski papierus z emblematem węża, ukazujący, że Faraona coś łączy z zamaskowanymi. Dodatkowo Aja zaczęła współpracować z człowiekiem imieniem Apollodorus, który był zaufanym sługą Kleopatry. Bajekowi nie spodobało się spoufalanie Aji z Kleopatrą, która przebywała na wygnaniu. Aja podarowała Bajekowi jedno z dwóch ukrytych ostrzy proto-asasyna Dariusza. Następnie małżonka powierzyła mężowi zabicie człowieka uznawanego jako wąż. Sama nie mogła tego zrobić, gdyż po poprzednich morderstwach była poszukiwana przez członka elitarnych łowców nagród samego Ptolemeusza XIII, zwanych Fylakytaj. Owy łowca nagród zwał się Gennadius. Bajek udał się do garnizonu Akra i tam zabił łowcę. Ten na łożu śmierci powiedział, że tylko wykonywał swoją pracę jako łowca i zabijał tych, którzy występowali przeciw prawu. Ostatnim tchem ostrzegł Medżaja, że wkrótce inni Fylakytaj rozpoczną polowanie na niego. Następnie Bajek pomógł Fanosowi w jego problemach związanych ze sztuką teatralną, a tylko ktoś z umiejętnościami Medżaja mógł mu pomóc. Później Bajek zinfiltrował Pałac Królewski i udał się do pokoju królewskiego skryby. Ze znalezionych tam listów dowiedział się, że Medżunamun był w stałym kontakcie ze skrybą, a że sam skryba kontroluje Faraona oraz że Gennadios przesłuchiwał ludzi w poszukiwaniu Aji. Po tych informacjach Bajek był już pewien, że skryba zwany Eudoros był wężem. Medżaj udał się do łaźni, gdzie przebywał wąż i tam go też zabił. Niestety podczas szamotaniny Egipcjanin utracił serdeczny palec podczas wysuwania ukrytego ostrza Dariusza. Przed śmiercią Eudoros powiedział Bajekowi, że wąż nigdy nie umrze.
Po pozbyciu się wszystkich zamaskowanych, Bajek udał się do Ai, aby razem spędzić upojną noc. Kiedy Bajek wraz z Ają podziwiali krajobraz, mężczyźnie nie dawały spokoju ostatnie słowa Eudorosa. Aja zasugerowała mężowi spotkanie z Apollodorusem. Bajek udał się do hipodromu Lageion, gdzie spotkał informatora Apollodorusa. Za radą informatora Bajek udał się tuż po zachodzie słońca do latarni morskiej Kanapos. Na miejscu Medjay spotkał Apollodorusa, który poprosił go o uratowanie innego informatora, Damastesa, oraz odzyskania zwoju dla admirała floty Kleopatry Foxidasa. Po wykonaniu obu misji Apollodorus zaprowadził Bajka do swojej posiadłości, gdzie już na miejscu czekała Aja oraz Kleopatra wraz z najwyższym kapłanem Pta z Memphis, Paszerenpta. Po przybyciu Bajek oraz Aja dowiedzieli się, że zamaskowani należeli do zakonu starożytnych, starożytnej sekty, która działała na całym świecie. Zaś Eudoros nie był wężem, a hipopotamem. Bajek zgodził się zabić starożytnych i służyć Kleopatrze. Zanim Bajek opuścił posiadłość, zarządca Apollodorusa zlecił Bajekowi odzyskanie listu dla swojego pana. Miała to zrobić służka Ruja, ale ona z dziwnych przyczyn nie wróciła. Bajek wkrótce odnalazł zwłoki dziewczyny. Dzięki poszlakom Medjay odkrył, że to mistrz broni, Dymnos, nieumyślnie zabił dziewczynę, gdyż ta nie chciała przeczytać mu zawartości listu. Egipcjanin skonfrontował się z Grekiem, lecz ten wpadł w furię, przez co Bajek w akcie samoobrony zabił mężczyznę. Jakiś czas później Bajek dotarł do wioski Sais w Nom Sapires. Od informatora Apollodorusa Hakufa mężczyzna dowiedział się, że wsią władał żelazną pięścią Sefetu, który był współpracownikiem Skarabeusza. Dodatkowo Bajek poznał miejscową legendę o starożytnym. Podobno porywał on ludzi i zakupywał żywcem na pustyni. Medjay spotkał tam Kałaba, którego dziadek zaginął. Mężczyzna pomógł staruszkowi uciec z obozu Pyrlos. W nagrodę Kałab podarował Bajekowi pergamin Skarabeusza, zaś matka Kałaba, a córka Gupy, poinformowała go, że jej mąż Taharka może mu pomóc. Bajek odwiedził Taharkę w Letopolis i poprosił go o pomoc. Jednak nagle Taharka został zaalarmowany o napadzie bandytów w czasie burzy piaskowej, która robiła za skuteczną osłonę dla bandytów. Po obronie miasta i wybiciu bandytów Taharka zaprosił Bajeka na ucztę do swojej willi. Tam jednak Bajek został odurzony napojem przez Taharkę, który okazał się Skarabeuszem. Bajek obudził się na pustyni przysypany po szyję piaskiem. Na szczęście dzięki swojemu wierzchowcowi udało się dostać Medjayowi z pułapki. Bajek powrócił do Letopolis i tam zabił Taharkę, skacząc na niego z góry. Kałab był świadkiem całego zajścia i poprzysiągł Medjayowi zemstę za śmierć swojego ojca. Bajek przed odejściem wyjaśnił żonie zmarłego, że to on był Skarabeuszem. Jednak Medjay żałował tego, że tak musiał się to skończyć. Lecz misja w tym rejonie nie zakończyła się dla Bajeka. Kolejnym celem Egipcjanina był Sefetu, którego zabił w forcie Nikiu. Następnym starożytnym na liście była Hiena, która przebywała w Gizie. Bajek udał się na miejsce, gdzie spotkał się z informatorem kupcem Meredą. Mereda wyjaśnił, że Hiena ma na imię Kaliset, ale także zlecił Bajekowi odzyskanie jego wierzchowca, który ukradli mu bandyci. Po wykonaniu zadania kupiec wyjawił, że Hiena zbiera bardzo rzadkie kryształy dla zakonu oraz że ma kryjówkę w niedalekiej jaskini. Bajek udał się na miejsce i wybił Hieny, które były w kryjówce, oraz uwolnił przetrzymywanego tam więźnia. Więzień wyjawił, że Kaliset zabrał ze sobą resztę więźniów. W jaskini Medjay znalazł pergamin zawierający informacje dotyczącą wielkiej piramidy w Gizie i tam też się udał, gdzie w środku piramidy mieścił się kompleks Isu. W środku na piedestale znajdowało się dużo kryształów, dużo trupów oraz pośrodku tego wszystkiego mumia. Jak się okazało, mumią była córka Hieny, Esz, a za pomocą kryształów oraz więźniów chciała przywrócić zmarłą do życia. Bajek ruszył w pogoń za kobietą przez tunele aż na zewnątrz, gdzie właśnie odbywała się burza piaskowa. Wykorzystując burzę jako osłonę, wojownik zabił morderczynię. Kolejnym celem Bajeka był jaszczur, który podobno rzucił klątwę na Memphis, przez co w mieście panowały m.in. choroby czy też zapach zgnilizny. Po dotarciu do miasta Paszerenpta poprosił Medjaya o pomoc w pozbyciu się klątwy, która oddziaływała także na jego ciężarną żonę. Po krótkim śledztwie Bajek dowiedział się, że za zapach zgnilizny odpowiadają gnijące mumie, zawierające w sobie zanieczyszczony natron. Za całe przedsięwzięcie odpowiadała głowa świątyni, zaś mężczyzna został zmuszony przez kapłana Anubisa ubranego w niebieską szarfę. Następnie Medjay pomógł myśliwemu Tutmozisowi w polowaniu w krokodyle atakujące ludzi. Wkrótce obaj mężczyźni odkryli, że krokodyle rozsmakowały się w ludzkim mięsie, przez ludzkie części ciała, a rozrzucała je dwójka bliźniaków, Tchuyu oraz Tianafer. Bajek zabił bliźniaków i dowiedział się, że obaj pracowali dla jaszczura. Później Medjay udał się do domu najwyższego kapłana, gdzie jego żona i jasnowidz próbowali wyleczyć ciężarną za pomocą rytuału. W trakcie rytuału Timehotep i Bajek wypili napar halucynogenny. Bajek znów ujrzał węża Apobisa i tym razem go pokonał. Pod koniec halucynacji ujrzał swego syna na polu trzcin. Gdy Bajek się obudził, jasnowidz tłumaczył Bajekowi, że ktoś nakarmił kobietę ludzkim mięsem. Bajek chciał ruszyć dalej, ale nagle spotkał swoją żonę. Jak się okazało, Aja przybyła do miasta wraz z Kleopatrą.
Para zaczęła rozmawiać o swoich postępach, mężczyzna wyraził chęć bycia z żoną, lecz ta mu wytłumaczyła, że musi służyć Kleopatrze, lecz w sprawie klątwy mogą połączyć swoje siły. W świątyni Ptah para odkryła, że bliźniaczki otruły świątynnego byka, który to reprezentował boga Apisa. Zrobiły to, ponieważ ich brat został porwany przez ludzi jaszczura. Medjay uratował mężczyznę, ten w zamian opowiedział mu, że porwał go kapłan Anubisa, ubrany w niebieską szarfę oraz posiadający bardzo męczący kaszel. Bajek doszedł do wniosku, że owy kapłan musiał być jaszczurem. Gdy Bajek spotkał się z Kleopatrą, paszelem Ptah wyjawił, że Opis pasuje do kapłana Hetepiego. Następnie na rozkaz Kleopatry Bajek ruszył do wielkiej świątyni zabić jaszczura. I udało mu się to, gdyż rozpoznał Hetepiego po jego kaszlu. Po wykonaniu zadania małżonkowie znów zostali rozdzieleni. No i tutaj, drodzy widzowie, słuchacze, zakończymy ten odcinek. Drugą część historii Bajeka poznacie dopiero za tydzień. Polajkujcie, posubskrybujcie, skomentujcie, bo to jest najważniejsze. Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. I cześć.